Szanowna Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Pani Minister. Niewątpliwie trzeba brać pod uwagę sytuację ekonomiczną kraju, gdy przyjdzie nam dysponować środkami publicznymi i musimy tutaj te proste uzależnienie wziąć pod uwagę. Natomiast wydaje się, że akcenty związane ze wsparciem finansowym administracji rządowej, administracji samorządowej są nierówno rozłożone. Drodzy Państwo, mówimy tutaj o udziale w podatku CIT, PIT i to jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli dotacje związane ze zlecaniem zadań rządowych, a więc dotacje związane już ze wskazaniem, które dodatkowo zadania jednostki samorządu terytorialnego mają wykonywać, są coraz słabiej opłacane, a tych zadań przybywa, no to nad tym naprawdę musimy się poważnie zastanowić. Drodzy Państwo, przytoczę kilka danych. W 2010 roku na dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, zakres administracji rządowej, na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego wydatkowano 16 miliardów 74 miliony złotych. W 2011 15 miliardów 803 miliony złotych. A w bieżącym roku zaplanowane jest wydanie na ten cel 14 miliardów 340 milionów złotych. Chcę przypomnieć, że samorządy w tej chwili o trzech tylko regulacjach, które zostały wprowadzone w życie i które szczególnie od 1 stycznia będą nowego roku mocno obciążały dodatkowo samorządy terytorialne. To jest ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach, to jest ustawa o ochronie zwierząt, to jest ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, a więc tych obciążeń mamy coraz więcej. I jeszcze jedna kwestia już na koniec. Pani minister, wiem, że to jest na pograniczu działania resortu finansów i resortu edukacji. Chodzi mi mianowicie o subwencję oświatową w przypadku gmin, miast gmin, gdzie w mieście zamieszkuje 5 tysięcy do 5 tysięcy, lekko ponad 5 tysięcy mieszkańców, bo do 5 tysięcy mamy subwencję taką samą dla gmin wiejskich, jak i miejsko-wiejskich. Natomiast jeżeli kilku mieszkańców przekroczy te 5 tysięcy mieszkańców, wtedy te gminy tracą. Ten problem jest podnoszony już od kilku praktycznie lat i w dalszym ciągu nie ma w tym zakresie regulacji. Nie jest to wielka skala, ale te gminy są mocno pokrzywdzone, poszkodowane i oczekują na uregulowanie tej kwestii, która by nie kosztowała zbyt drogo, a odbierana byłaby bardzo pozytywnie jako wyraz dostrzeżenia problemu i jego rozwiązania. Dziękuję uprzejmie.